Szanowni Państwo, dnia 10 września 2022 roku, w okolicach godziny 18:19 na YouTube, na kanale Obywatel X, pojawił się makabryczny film zatytułowany Iwona Wieczorek Zmowa Milczenia dotyczący zaginionej 17 lipca 2010 roku dziewczyny. Mężczyzna zakładam, że najprawdopodobniej mieszkaniec Gdańska lub okolic podaje prawdopodobne miejsce ukrycia zwłok Iwony Wieczorek. Niestety nie zdążyłam ściągnąć filmiku, który po chwili został usunięty. Udało mi się natomiast zrobić zrzuty pojedynczych kadrów z tego filmiku, jak też i z innych filmików autora tego kanału. Nadmienię, iż kilka innych osób y, zarejestrowało w sieci ten film. Co było na filmie? Film utrzymany był w psychodelicznej y, tonacji. Z bardzo nieprzyjemnym dźwiękiem w podkładzie. Rozpoczynało go ujęcie na wejście 63 na plaży Wielitkowie w Gdańsku. Filmowany był okoliczny las i jakiś teren za siatką. Po kilku sekundach w kadrze pojawiła się sylwetka mężczyzny, która pisze na ziemi słowo nie. W tym momencie u dołu kranu pojawia się szerokość geograficzna, kolejne sceny ukazują studzienkę kanalizacyjną z, uszk z uszkodzonym okrągłym betonowym. Wiekiem, włazem, deklem. W następnych kadrach mężczyzna wyjmuje z pudełka damskie buty, do złudzenia przypominające buty zaginionej. Film kończy się serią zdjęć Iwony i jej rodziny. Uważam, że mężczyzna podał szerokość geograficzną miejsca ukrycia ciała, a napisane przez niego nie wskazuje, by nie szukać go w Gdańsku.